ktokolwiek do mnie przyjdzie, ktokolwiek we mnie uwierzy, z tego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Czy wiesz, że tam, gdzie dzisiaj masz pustkę, która tylko zasysa, która niczego nie generuje, oprócz błędu, możesz mieć rzeki wody żywej. Stamtąd możesz zacząć wypływać życie. Możesz stać się zaspokojonym człowiekiem. Kto do mnie przychodzi, nie będzie pragnąć ani łaknąć. Nie będziesz miał pragnień ani łaknienia, ciągłego zaspokajania siebie różnymi bzdurami. Przestaniesz to mieć. Przestanie to być generowane w twoim wnętrzu, ponieważ staniesz się zaspokojony i żywy. Taki jest Bóg i właśnie po to oddał swoje życie, żeby wywrzeć trwały efekt w twoim istnieniu. To ma o tyle potężne znaczenie, że jesteś osobą wieczną, jesteś wieczny i chodząc tutaj po tej ziemi, decydujesz, dokąd idziesz. To nie Bóg wrzuca ludzi do piekła. On zrobił wszystko, żeby człowiek był uratowany, żebyś ty był uratowany. Ale to trzeba przyjąć osobiście. Tak jak spadek przyjmujesz osobiście i dopiero wtedy nim możesz zarządzać. Tak w Nowym Testamencie Bóg zapisał ci coś w spadku. Zapisał ci swojego ducha. I tego Ducha Świętego musisz przyjąć przez własny akt woli. Własną decyzję. Dzisiaj mówię ci tą informację, żebyś zrobił z niej użytek. Po to jest głoszona Ewangelia 2000 lat. Po to ludzie ginęli na arenach, krzyżowani, rozszarpywani przez zwierzęta. Po to w Chinach torturuje się chrześcijan, bo oni głoszą Ewangelię o tym, że każdy człowiek może ożyć, że możesz ożyć, możesz przestać być powierzchowny, możesz przestać trząść się o własny tyłek, a zacząć być wypełniony życiem z wysokości. Bóg jest realny. Jezus Chrystus jest realny. To nie jest teoria, to nie jest religijna zajawka. Tak, w religijnych kościołach prezentują ci religijnego bożka. Prezentują ci rzeźbioną kukiełkę albo cokolwiek innego opakowane w złotko. Ale ja ci mówię o prawdziwym Bogu, którego spotkałam w prawdziwy, realny sposób. Mówię ci o tym, że jeśli zawołasz z tego miejsca, w którym jesteś, do Jezusa Chrystusa i powiesz Mu, chcę ciebie poznać prawdziwego, nie chcę tej religijnej papki, nie chcę tej teorii, nie chcę żadnej ściemy. Chcę ciebie poznać w prawdziwy sposób. Potrzebuję zmiany swojego życia. On ci się na pewno objawi. Na pewno go poznasz. Na pewno go poznasz. Nie poznasz religii, nie poznasz żadnej teorii. Poznasz praktyka, praktyka życia, bo to jest ten, który zmarł, ale ten, który zmartwychwstał również. To jest praktyk. On przeszedł poza śmierć i ma moc przeprowadzić cię poza śmierć w swoim życiu.